No hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już oczywiście materiale z gry, jaką jest Age of Mythology Retold. A jakże, no i dzisiaj mamy kontynuację misji, bo ta misja była tak długa, że postanowiłem podzielić ją na dwa odcinki, ale liczę, że dzisiaj w końcu zakończy się to sukcesem, obym, ale wróg nie jest wcale łatwy do pokonania, więc no, pewności stuprocentowej mieć nie mogę. Jeżeli chodzi o jedzonko, trochę u mnie słabo z tym, no niestety, no ale mamy za to bardzo dużo, dużo złota, chociaż to też się prędzej czy później wykończy, bo wcale nie ma tego, znowu nie wiadomo jak wiele. O, wyślę sobie jakąś jednostkę, sprawdzę, czy tu jeszcze czegoś nie ma, może jeszcze jakieś złoto gdzieś tu znajdziemy. Chociaż jest to wielce mało prawdopodobne, ale sprawdzę. Jej, co się dzieje? Się nieźle pobagowali, widzę, ale no nieważne, nieważne. Dobra, jak tutaj wygląda sprawa? Dobra, te legatany żyją i mnie to oczywiście raduje. O, ho, 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 ho. Widzę, że tutaj wróg już nadciąga. Czy da radę? No pewnie da radę, niestety. Przejść da radę. Dobra, wyślę tutaj te jednostki tutaj. No, przydałoby się. O, Tworset drugi. Nie wiedziałem, że oni się tutaj tworzą, jak ich stracimy tak jakby. Ciekawe, nie, no tu już więcej nie ma. Dobra, wracać tutaj. Jak jest możliwość, rekrutujemy tutaj tych. Dobra, no załatwcie, no niestety wyjdą, niestety zdążą wyjść, ale przynajmniej ci dotarli również w porę. Więc tak źle być nie musi. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ty tutaj ścinasz to, dobra, weź dawaj, jeszcze więcej żarełka. Żarełko się oczywiście przyda, więc idziemy w tą. Dobra, natomiast więcej tutaj tych jednostek bym również potworzył. Cały czas za mało jedzenia, no masakra, no ciągle coś. Dobra, ale dawać tutaj. Dobra, słoników też więcej, wszystkich więcej, absolutnie, każdy się przyda. A Madre to w sumie wyślijmy tam, niech ona również będzie tutaj tą kluczową jednostką. O, proszę bardzo, już statki. Jak są w małych grupach, to możemy je łatwo niszczyć. Ale właśnie problem z nimi jest taki, że oni tu czasami tak mocno cierają. Ej, tutaj to zostało... A, bo tu jest jeszcze stocznia w ogóle. Dobra, ja bym może tak nawet... Czy ryzykownie... dobre pytanie, czy to ryzykownie, czy nie, ale udałbym się tam. Tu zostały jeszcze dwa porty do zniszczenia. Być może jak je rozwalę, to będę miał trochę spokoju. Dobra, widzę, że nie będę miał spokoju, bo tu nadciągają kolejne jednostki wroga. No niestety, ale to tak będą mi ubijać ich, a tego nie chcemy. Tego po prostu nie chcemy. O, tutaj widzę, że też roboty skończyliśmy, no to idziemy w jedzeniem. Tutaj, tu mógłbym w sumie te farmy przejąć nawet. Tak, jak braknie złota, to przynajmniej wiecie, czym się zajmiecie. Dobra, nadciągacie, pomagacie, no przydałoby się wsparcie, nie przeczę. Zaraz tam zresztą sobie jakieś kolejne noski wyślemy, ale póki mogę, no to rekrutujmy kogo tylko się da. Co to robi? Ciężce to jest dla procarzy, okej. To topory. Nie, no to możemy jeszcze. Dobra, tutaj rozwalacie. Super, cieszy mnie to. Ten statek też się uda rozwalić, więc jazda tutaj. Nie, no jak tu będę, muszę rozwalić te porty. No wkurzają mnie. Po prostu no tak się nie robi, że wysyła mi się tutaj co chwilę kogoś. No sorry, nie będę tego tolerował. Jak tam, kolejni już tutaj powolutku, pomalutku. No niestety te punkty wiary wolną. Szkoda, że nie mam za dobrych tych umiejętności. Aha, to zaraz, monumenty generują przychylność, bo to jest przychylność, to jest tak nazwane te punkty wiary, prawda? Mogę to użyć tutaj i... Okej, okay, to bardzo mi przyspieszy jakoś, a bo to chyba też zwiększa siłę mitologicznych jednostek, ale wroga chyba również. Trzeba by uważać też w tym kierunku. Ty się nie ruszaj, ty się nie ruszaj, a bo to trwa określoną ilość czasu. No chyba rzeczywiście te punkciki szybciej rosną. Może te bestie też się dzięki temu stają potężniejsze. Kto to wie, jeżeli tak, to chodźmy i... O, bo ja tu jeszcze tyle ich miałem? Ale nie, to chyba tylko moje, bo ich, proszę, ich się nie świecą na tym, ten specjalny kolor. Dobra, nie wiem, czy on miał jakąś tam armię, czy nie, ale przynajmniej mamy go z głowy. Natomiast mi zależało głównie na zwiększeniu tej liczby punktów wiary, która jest mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. O, dobra, jak się nie macie czym zająć, to tak jak wam mówiłem, jedzonko. A możecie to przejąć? No, dobra, mogą, okej. Okay. Reszta, dobra, reszta do złota. No złota, no nie lęcie się, wydobywajcie. Wydaje mi się, że ta się nie może ruszyć. No i w sumie, kurczę, tu rąbcie drewno czy coś. A nie, bo to, a bo to do drewna są oddzielne. Masakra, blokują się jakoś. Dobra, dajemy radę.
Kurczę, nie wysłałem tych dalej. Ale mam nadzieję, że wróg nie ma za dużej armii. Póki co mamy tutaj jakiegoś jeszcze, dobra, jakiś jeszcze lewiatanek jest, spoko. Te dalej niektóre się tak świecą. A, dobra, nieważne. O, statki, dobra, niszczymy. Tak jest, nie no, muszę. Oj, 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 widzę, że tutaj porządnie macie. Nie no, dużo ich jest, dużo ich jest. Dobra, każdy niech się tutaj na którymś skupi. No, come on, come on. Dobra, wy możecie bić tego. Jejku, dużo ich. Dobra, widzę, że muszę tworzyć kolejne. Bo to niestety możemy sobie nie poradzić. Nie no, za dużo was tutaj wysłałem. Dobra, odsuńcie się, w ogóle źle to zbudowałem. Dawać tutaj. Czy damy radę, czy nie stracę tych jednostek? No może nie. O, tutaj też drugi, proszę bardzo, też potracili. Dobra, statki padają, padają jak muchy. Coś wspaniałego, ale potrzebujemy mieć ich więcej. I tak jak mówię, zniszczymy tą stocznię i mam nadzieję, że w końcu będzie troszkę spokoju. Ja naprawdę nie wymagam zbyt wiele. Chcę tylko troszeczkę spokoju, żeby tutaj uspokoić nieco sytuację. Na razie ja bym jeszcze się chociaż wstrzymał. Nie, no myślę, że w sumie wyślijmy te jednostki, no bo znowu nie, co, potem nie będę, nie wiadomo jak długo nikogo wysyłał. No też tak być nie powinno. Pięknie, 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 dobra. Tu wciąż się trzymają, no co prawda obite, jeden, dwa to już w ogóle są na wykończeniu. Ale dobra, zaraz stąd pójdziemy. A dobra, tam już są przepełnione statki, to wszystko nieważne. Ten, znaczy statki, to nie są statki. O, proszę. A, bo teraz to już mam. A, jeszcze ten jest jak coś. Dobra, 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 dawajcie, dawajcie, dawajcie. Już nie wiem do którego, ale wsiadajcie. Ajajaj, z 5 zostały 3, ale jest jeszcze jeden port do zniszczenia. Mi się wydaje, że oni ich nie odbudowują. Dobra, dobra, ten jest pusty, ten jest pusty. Dobra, wy macie się odsunąć. Kurczę, oni jakoś powchodzili? Nie wiem, nie wiem. Na to wychodzi, dobra, ty jeszcze chodź tutaj. Jeżeli zniszczymy statki, to mam nadzieję, że... Ej, dobra. Że oni już nie będą mi tutaj wysyłać kolejnych jednostek wrogich. A nawet jeśli to jakoś sobie z tym po prostu poradzimy. Dobra, to wygląda naprawdę... O, jeszcze wy, tak jest. Jejku, ile oni tu jeszcze tego mają? Jeszcze żółwie bojowe, dobra. No wróg potrafi mnie naprawdę zaskoczyć. Natomiast zaraz wyrzucimy tu kolejne jednostki. Ten port, no można by tu podejść i go zniszczyć. Czego w ogóle nie zniszczyłem? Czy oni go już odbudowali? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, ten tutaj powinniście móc wejść. Super. Kurczę, to będzie mój największy na razie desant, bo trzy załadowane żołnierzami. No to jeden jest prawda słabo, ale jednak. Ale jednak mimo wszystko coś tam będzie. Dobra, teraz to widzę, że nawet żarełko tutaj fajnie wchodzi. Złoto to naprawdę ubywa w niesamowitej szybkości. No to jest jeszcze zawsze trochę do zdobycia. Więc chociaż tyle. Ja tu się muszę przygotować i po prostu mieć na wszelki wypadek kolejnych tutaj gdzieś przygotowanych, żeby na wszelki wypadek zaatakować. No ale no, tu już nie jest daleko, tu już nie jest daleko. Mi się wydaje, że im się też surowce powinny pomalutku kończyć. Ej, no, no wysadź ich, oni tu w ogóle mają, czemu on nie strzela? Nie wiem, nie wiem. Dobra, wszyscy, dobra. Tak więc wracajcie tutaj do portu. Co tu się dzieje? Możecie załatwić absolutnie wszystkich, którzy tu są. Oni tutaj już chyba nie mają drewna, więc wychodzą tak daleko po prostu. Żeby po prostu chociaż co nieco tam skorzystać i zabrać. Wy się z kimś walczycie? Nie, no chyba nie. Raktor. Okej, okay, Amandra się wkurzyła, coś tam złego powiedziałam. Tutaj mógłbym przejąć to centrum miasta, ale ja na razie idę tutaj zniszczyć port. O, proszę, widzę, że się trochę tu podbudowywali. Ale na razie mi specjalnie armii nie wysyłają. Dobra, są statki. Okej, niszczymy budynki. Statkami się nie zajmujemy, ich nie zniszczymy. No nie mam jednostek, które tutaj rzucają czymkolwiek. Zniszczmy lepiej to centrum. No i oczywiście ludzi tutejszych. Come on. Dobra, jak się oddalimy, to przynajmniej statki nie zrobią za dużej krzywdy. O, oczywiście, standardowo, ale dobra, spokojnie. Oni zawsze mi tu gdzieś muszą kogoś wysłać, żeby mnie wkurzyć. Taki już ten nasz los. Dobra, rozwalcie to błyskawicznie. Tu wzdłuż chyba nie da się przejść. Wątpię, żeby się dało. Dobra, lewiatany, szybciej. Dobra, już widzę, że tracę jednostki, bo się kolejne gdzieś tam mogą u mnie produkować. No dobra. Jak tam, próbują walczyć? No może i próbują, ale średnio skutecznie. Dobra, o, nadciąga, wróg nadciąga, proszę bardzo. Cieszy mnie to, bo zwróciłem na siebie, widać, wystarczającą uwagę.
żeby oni również tutaj byli nieco zainteresowani. Mściciele się tworzą bardzo fajnie. Rozwalcie, co tu jest. Ten port mnie już za długo denerwował. No to chyba ostatni ich port. Już więcej statków nie będzie. O, jeszcze widzę, że jakimś sposobem ubiliśmy nawet żółwia. O, i statek też. A, bo oni są głupi i podchodzą. Jejku, czy oni w ogóle korzystali z tego złota tutaj? No z tego korzystali, ale i tak jakoś tak bardzo powoli. Dobra, jest duża szansa, że ta armia, która jest, ona wystarczy. Że ona po prostu tutaj mi wystarczy. Tu jeszcze jeden. Co wy robicie? Działajcie. Dobra, wy również tutaj idziecie. Idziecie dokonać destrukcji absolutnej. Dobra, na wszelki wypadek, tak jak mówiłem, wy macie się tu pojawiać. Dobra. No, mam nadzieję, chciałbym, żeby tutaj to wystarczyło. W ogóle to ja rozwalę te mury. Jak jest możliwość, bo te mury tak mnie wkurzają, że one gdzieś tu chyba trochę spowalniają mi przejście mojej armii. Dobra, gdzieś tam mieszkańców wysyłają, ale to oczywiście wszystko nie ma większego sensu. Rozwalcie też tutaj, wy możecie tutaj dobić ten. Będzie szybsze przechodzenie. Tak jest, domki niszczcie wszystko, absolutnie. Co jest na mojej drodze, to niszczymy. Tak jest, a jak będzie potrzeba, to jeszcze kogoś tam sobie podeślemy. O, ja tam chyba jeden padł. No ale było trochę tych statków tutaj, więc no nie mogę się też jakoś specjalnie dziwić. Dobra, tu już sobie ustawiamy kolejne nosy, które mogą chcieć nadejść dalej. Mam wrażenie, że oni jak mieli możliwość, mieli surowce, to naprawdę tutaj wysyłali dużo jednostek. A teraz tak jakby nie wiedzieli co robić. Dobra, to możecie zniszczyć. Tak, po prostu, żeby było zniszczone. No właśnie, gdzie jesteś, Kemsycie? Ciebie to szukamy. Ale na razie znaleźć nie możemy. Ohoho, widzę, że forteca jest. Dobra, na fortece to od razu wysyłamy słonie. Reszta mściciele, to niech tutaj reszta, to biją sobie w co się da. Ale słoniki na fortece na już. To będzie szybkie zniszczenie. Ale ja go naprawdę nie widzę tutaj. Mamy oczywiście skrzynię z fragmentami Ozyrysa. Dobra, ładnie, ale może skupcie już atak na tym, albo na jednostkach. W sumie jednostki walnąć od razu można. Nie, no to jest piękne, co się tutaj następuje wręcz. Dobra, już widzę, że skupiają się na tym, żeby bić tutaj innych. Dobra, skorpiony, nie skorpiony. Lejemy je, skorpiony to takie typowo podseta zawsze mi się będą kojarzyły. Dobra, super, a tu jest jeszcze centrum miasta, dobra, też je niszczymy w takim razie. Co my tu mamy, jakieś latarnie morskie, tym podobne, świątynia padła, pięknie. Dobra, dawać latarnie, niszczymy. Że przeprowadź Amadrę do sojuszniczych budynków. A, tego zadania pobocznego nie zrobiłem, bo tutaj nie przeprowadziłem czysto teoretycznie. To jest jedyne miejsce, które zostawiłem, a które ona mogłaby przejąć. No niby tak, pewnie tak, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne, dobra, rozwalajcie tutaj również. Dobra, wieżyczka powinna zaraz paść. Tu każdy domek można też tłuc. Oczywiście, nie namyślałem, że... A, tu jeszcze statki w ogóle, jakieś jeszcze nie wiadomo skąd mają jakieś jednostki. Jestem pod wrażeniem. Jestem naprawdę pod wrażeniem, skąd oni to biorą. Dobra, rozwalać wszystko. Chodźmy, może tu jest Kemsyt, może on się tutaj gdzieś chowa. W którymś miejscu, nie wiem. Nie mam pojęcia. To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie jest nasz wróg? Gdzie jest Kemsyt? A to jest przede wszystkim, jakby nie patrzeć, wróg właśnie Amanry. Mam nadzieję, że zaraz się dowiemy. I have something I've been meaning to give you since you first ran from me at the temple, Kemsyt. I'd like nothing better than to drain your blood into the sand, Amanra. But I cannot waste time with you now. Coward. Your time will come, Amanra. Soon. Kurczę, nie pamiętałem, czy on uciekł, czy on zginął tutaj w tej kampanii. Jak widać, uciekł. Okej, teraz mamy to potwierdzenie. Cholera, no i po co to było? Znaczy, po co to było? Było to po coś. Zdobyliśmy drugą skrzynię Ozyrysa, ale no to jeszcze trochę przed nami, bo kolejna misja, misja numer 18, to daleko od domu. Chiron wraz z kilkoma nowymi sojusznikami musi odzyskać trzeci fragment Ozyrysa z wielkiego Tamaryszka.
A, tu trzeba będzie rąbać drewno. Dobra, coś kojarzę tą misję słabo, ale coś tam się pamięta. Czyli tak, pierwszą skrzynię już zdobyliśmy, o nią było już taki dość spory bój. No, najpierw ją przejęliśmy, potem nam zabrali, potem znowu trzeba było ją odzyskać, ogólnie masakra. Teraz druga skrzynia zdobyta, tu będzie misja na trzecią, a chyba są cztery skrzynie, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale no, zobaczymy. Kampania egipska idzie do przodu coraz szybciej i to powinno oczywiście cieszyć. Natomiast w kolejnym materiale, mam nadzieję, że już na jednym materiale zakończymy jedną misję, zobaczymy, no ta była wyjątkowo długa. Natomiast to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Jeżeli się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, by nie przegapić innych odcinków i do zobaczenia. Cześć i czołem i na razie. Hej!